Przychodzę na spotkanie, na kolejne spotkanie w cyklu moich książek z książką, której tytuł jest taki zwyczajny, tak było. Pod tytuł Niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy, księcia Eustachiego Sapiehy. Ta książka została wydana jeszcze za jego życia w 1999 roku w Polsce. To zaznaczam dlatego, że on już w tym czasie w Polsce nie mieszkał. Tak jak cała arystokracja polska rozleciała się. Druga wojna światowa zdmuchnęła polską arystokrację, tą elitę narodu. Tych, którzy tworzyli przez wieki wszystko co najpiękniejsze. Aż pojawił się nurt mieszczan i szlachty, intelektualistów, którzy przejmowali od nich berło prowadzenia polskiej kultury. Tutaj jest czas głównie międzywojenny. Warto może opowiedzieć o tej książce, sięgając do spisu treści. Jest dość duży, właściwie mieści się w dwóch częściach. Pierwsza ma tytuł Europa, druga Afryka. W pierwszej części jest Spusza, na samym początku. Spusza to jest miejscowość na Białorusi, która właściwie już dzisiaj nie istnieje. Tam mieścił się dwór, dom, czas szczęśliwego dzieciństwa. Ktoś zrobił zdjęcie, to zdjęcie jest w tej książce, przedstawiające to miejsce, w którym ten dwór był. Dzisiaj po prostu zapuszczone, zniszczone, tego nie ma. Następcy, gospodarze tamtych wschodnich terenów Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, postarali się o to, żeby ślady polskości jak najszybciej i najskuteczniej zostały tam usunięte. I robią to zresztą do dzisiaj. Drugi rozdział ma tytuł Wojsko. No, syn księcia również, jego ojciec również był jego imiennikiem, Eustachy Sapieha, był ministrem spraw zagranicznych w polskim rządzie w latach 20. Był politykiem uznanym, mógł tego synka z tego wojska wykręcić, tak jak to się często zdarzało, zdarza może dzisiaj, kiedy młodzieńcy boją się iść do wojska, bo boją się pewnych trudów. Ja należę do tej ekipy, która uważa tak jak książę Sapieha, jeden i drugi, że mężczyzna powinien odbyć służbę wojskową, wtedy się staje mężczyzną, ma jakby prawo używania do swojego nazwiska tytułu mężczyzna. Bez wojska to taki jest trochę mężczyzna, bym powiedział. Był w grudziąckim pułku ułanów, służył w tym pułku ułanów. Później, kiedy uzyskał stopień podchorążego, przeniesiony został do drugiego pułku ułanów w Suwałkach. To była taka elitarna jednostka Wojska Polskiego, która no, we wrześniu 1939 roku uległa Niemcom i poszła do niewoli. Cudne wydarzenia są tutaj opisane, kiedy można nawet ze wzruszeniem czytać ich opis, kiedy ułani dowiedzieli się, że trzeba skapitulować, że nie dadzą rady, tak jak cała armia polska przewadze niemieckiej i rosyjskiej, nadciągający z drugiej strony, to symbole swojego uzbrojenia, czyli lance, zakopywali. Nie karabiny, te w ramach paktu o poddaniu musieli złożyć w określonym miejscu, lance zakopali. No, jeszcze sięgam do tych czasów dzieciństwa, szczęśliwego dzieciństwa. Tutaj coś wspólnego znajduję, bo książę Sapieha zbierał lanie tradycyjne, jak się ono odbywało i tak dalej. Ja dobrze wiem i pamiętam i tutaj się tak trochę solidaryzuję z tym wówczas moim rówieśnikiem. Też miałem 9-10 lat i podobne przeżycia. No potem cóż, jest niewola. W niewoli trafił się tak Eustachemu Sapieha, że był w jednym baraku z admirałem Unrungiem, w tym oflagu, który mieścił się na terenach polskich.
zajętych przez Niemców, opowiada niesamowite historie, wydarzenia z tego okresu również. No, krótko mówiąc, powinienem już zakończyć ten wstęp do tej opowieści o książce, trzeba ją przeczytać. To jest duża rzecz, niezwykle ciekawa. Wydarzenia historyczne w tle, a na pierwszym planie on, ten chłopak, który miał szczęśliwe życie. Po wojnie niestety do Polski rodzina, on i jego rodzina nie wrócili. Zamieszkali w Etiopii, do dzisiaj tam mieszkają, ale to jest następna część tej książki, niezwykle również ciekawa. Tak było.